pani głowie w tym momencie? Bardzo duża odpowiedzialność. Szczęście na pewno, bo to jest szczęście. Nie powiem, że nie zależało mi o tym. Przecież o to walczyłam, żeby zostać prezydentem. Ale faktycznie zdaję sobie sprawę, że to jest odpowiedzialność dwójnasób. Nie dość, że muszę pokazać, że potrafię skutecznie rządzić Łodzią, to jeszcze muszę to pokazać jako kobieta. Kobiecie zawsze jest zdecydowanie trudniej pełnić takie funkcje, ale mam doskonały przykład, koleżankę z Warszawy i myślę, że podobnie jak ona potrafię skutecznie zarządzać Łodzią i zrobię wszystko, żeby w przyszłych wyborach za 4 lata łodzianie premialnie poszli do wyborów i żeby dali wyraz temu, że tym razem są zadowoleni z tego, jak się sprawuje władzę w mieście. Jak będą wyglądać te pani najbliższe, może nie godziny, ale dni, pierwsze dni po oficjalnym już ogłoszeniu wyniku? Oj, trudno mi jest powiedzieć, bo ja na razie zupełnie... Jest to ten moment, kiedy mam burzę myśli w głowie na pewno. Po tym, jak już emocje troszeczkę się ustabilizują, muszę zakończyć swoje posłannictwo w Sejmie, muszę zdać mandat poselski, muszę załatwić wszystkie sprawy związane z rozliczeniem tej części mojego życia zawodowego. No i po prostu masę rozmów, które w tej chwili muszę odbyć, kompletując swój zespół, z którym będę chciała współpracować. Właśnie, czy już w głowie pojawiają się jakieś pierwsze imiona, nazwiska? Jak najbardziej, ale proszę mnie nie pytać, bo tak jak obiecałam, ja wcześniej byłam do tego przygotowana, ale teraz trzeba, ponieważ niedzielę skórzy na niedźwiedziu z chwilą, kiedy będą już ostateczne wyniki, wtedy z tymi osobami siądę już do stołu i porozmawiamy na temat kompetencji, zakresu odpowiedzialności, a przede wszystkim systemu zarządzania miastem, bo to na pewno się zmieni. Chcę inny system zarządzania miastem, chcę wprowadzić zarządzanie projektami. Także duża, w tym względzie na pewno duże zmiany nastąpią, aczkolwiek na to trzeba będzie troszeczkę czasu. I mam nadzieję, że dacie Państwo mi te 100 dni, żeby w przeciągu tych 100 dni pokazać, jaką mam koncepcję, jak chcę zarządzać miastem. Pani miejsce zajmuje radny John Godson, przynajmniej to wszystko na to też wskazuje. Pierwszy czarnoskóry poseł w naszym Sejmie. Bardzo duża odpowiedzialność i ciężar pewnie na nim. Co chciałabym mu pani przekazać? Żeby nigdy nie zapomniał, podobnie jak ja, o Łodzi i że chcę widzieć, znam jego jako bardzo pracowitego radnego, który walczył jak lew o swoją dzielnicę, o swój okręg wyborczy, ale również o Łódź. Mam nadzieję, że tak skutecznie będzie walczył o Łódź również i w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.